Arkadiusz Mrzkowski, przewodniczący Rady Miasta Malborka. Jeden z najważniejszych punktów dzisiejszej sesji, co prawda ich było bardzo wiele, ale pana zdaniem? No, wydaje mi się, że każda sesja jest ważna. Uchwały, które podejmujemy, są ważne dla mieszkańców i dla budżetu miasta Malborka. Ale powiem może nie o uchwałach, ale o sytuacji, która miała miejsce na początku, prawda, kiedy były sprawozdania spółek komunalnych, naszych miejskich. Zaniepokoiła nas przede wszystkim sytuacja MZK. Oczywiście to wydaje mi się, że na przestrzeni ostatnich 2 lat sytuacja była na tyle niepozytywna, że w związku z pracami, które odbywały się na drodze krajowej 22, wiele kursów zostało zawieszonych. No niestety nasi mieszkańcy byli skazani na piesze wędrówki do miasta, chodzi tu między innymi o Kałdowo, o inne również, ponieważ korki, które miały miejsce, tak naprawdę nie pozwalały dobrze funkcjonować spółce. I podjęliśmy wcześniej dużo uchwał w związku z tym, żeby jak gdyby zmniejszyć obciążenia naszych mieszkańców, szczególnie tych starszych, to też wpłynęło na po prostu ujemnie jak gdyby na bilans finansowy tej spółki. Myślę, że tutaj poruszona sprawa przez pana przewodniczącego Komisji Finansów, Rozwoju Antoniego Zawodnickiego była naprawdę niezwykle ważna i zapowiedź, że spotkamy się na komisji wspólnie z burmistrzem, z zarządem spółki, żeby w jakiś sposób tej spółce pomóc, bo widzimy, że takie decyzje, być może trudne dla budżetu, trzeba będzie podjąć. Czyli nie ma tutaj mowy o upadłości spółki i o tym, żeby w mieście nie było komunikacji? No, wydaje mi się, że podstawową rolą burmistrza i radnych byłoby przede wszystkim dbałość o tej spółce MZK, żeby jak najlepiej jej się wiodło. Tu nie chodzi o po prostu, i tak dopłacamy do spółki bardzo dużo pieniędzy, ale wydaje mi się, że będziemy zmuszeni dopłacać jeszcze więcej. Komunikacja miejska jest dla nas niezwykle ważna, szczególnie dla osób starszych, schorowanych, osoby, które posiadają grupy inwalidzkie, muszą korzystać po prostu z naszej komunikacji miejskiej. Będzie to przedmiotem dyskusji. Ja myślę, że za miesiąc, prawda, spotkamy się i będę mógł udzielić trochę więcej informacji. Dzisiejsze obrady były bardzo długie i burzliwe. Co wśród radnych wzbudziło taką największą dyskusję? No oczywiście każda uchwała jest po prostu trudna i dyskusyjna. Ja też zalecam radnym, żeby te dyskusje przenosiły się na forum przede wszystkim komisji rady, ale niestety w czasie debaty na sesji radni też pytają o rzeczy, o których wcześniej nie pytali na komisjach. Dlatego też bardzo dużo było wątpliwości po prostu odnośnie między innymi powołania Muzeum Zamkowego, jak i przede wszystkim zmian finansowych. Chodziło o to, że pan burmistrz przedstawi nam projekt uchwały, gdzie rezerwa ogólna wynosiła ponad prawie 500 000 zł, a rezerwa celowa była dużo, dużo mniejsza. Dlatego radni, większość radnych obawiała się po prostu, że nie będzie kontroli nad po prostu tą rezerwą ogólną. To są 3 miesiące czasu, a jednak 500 000 to jest wysoka kwota. Padł wniosek pani radnej Iglińskiej, która jest przewodniczącą Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, o przesunięciu z tej rezerwy ogólnej 100 tysięcy złotych na po prostu alejki na cmentarzu, co moim zdaniem było jak najbardziej uzasadnione. Co prawda w budżecie miasta przewidzieliśmy na tą kwotę bodajże 195 tysięcy złotych, ale ta kwota jest stosunkowo mała. Zwiększona kwota o 100 tysięcy pozwoli nam na to, żeby alejki na terenie cmentarza były takie, jakie po prostu osoby, które uczęszczają na cmentarz, zauważyli: nowe, wygodne przejścia, szerokie. Musimy dbać o to, bo
przecież tam jest prawie drugie miasto, dlatego też radni poparli ten wniosek. Oczywiście przegłosowano wniosek, zostawiono na tą rezerwę ogólną dużo mniejszą kwotę i radni po prostu chcą wiedzieć, na co one będą przeznaczone.